Gdy po raz pierwszy spotkałem się z tłumaczeniami Platona, zapoznawałem się z dziełem Władysława Witwickiego, popularyzatora, którego przekłady są w Polsce najpowszechniej dostępne. Zdziwiło mnie, jak wiele tłumaczy wie o Sokratesie i jego rozmówcach. Zdumiewały mnie dokładne charakterystyki postaci występujących w dialogach. Potem na studiach otrzymałem zupełnie inny obraz sytuacji. Okazało się, że nic nie wiemy o tym, co historyczny Sokrates mówił naprawdę, i pokazałem to w osobnym filmie na kanale. Od profesor Janiny Gajdy-Krynickiej usłyszałem, że komentarze Władysława Witwickiego do Platona, ogólnie cały przekład, to temat na krytyczną rozprawę naukową. Od Katarzyny Kuczyńskiej, doktor prowadzącej zajęcia z etyki, dowiedziałem się, że ona nigdy nie wie, gdy czyta Witwickiego, czy on pisał na poważnie, czy też żartem. Postanowiłem powiedzieć wam, skąd mogą brać się takie reakcje znawców tematu. W tym celu omówię zaskakującą relację, jaka zachodzi między autorem Platonem a tłumaczem Władysławem Witwickim i bohaterem dialogu Państwo niejakim Kefalosem, a następnie z pomocą artykułu profesor Teresy Rzepy zajrzę za kulisy powstania przekładu i szerzej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W roli lektorów usłyszycie Michała Rogale i Monikę Marię Pham, wydawczynię kanału jej 8-letniego syna Oliwier Uczy Dzieci. Grafikę, animację przygotowała Justyna Margielewska z kanału Projekt Justy, a za całość odpowiadam ja, Radek Rzeszczyński. Zachęcam was do wspierania kanału w postaci subskrypcji, łapek, komentarzy, udostępnień. Zaczynamy. Opowieść Sokratesa o jego dniu wczorajszym zaczyna się od wspomnienia o tym, że uczestniczył w uroczystościach, modlił się, oglądał procesję, nabiera tempa, gdy wracał do domu. Wtedy bowiem zatrzymali go znajomi i niemal siłą zawrócili. Ostatecznie przekonali Sokratesa informacją o dalszych niezwykłych obchodach święta na cześć bogini. Poszli więc wszyscy razem do domu starego Kefalosa i jego syna Polemarcha. Zastali zgromadzone towarzystwo, to znaczy pozostałych uczestników pierwszej części platońskiego dialogu Państwo, czyta Michał Rogala. Był w domu i ojciec Polemarcha, Kefalos, wydał mi się bardzo stary, bo ja go też i długi czas nie widziałem. Siedział z wieńcem na głowie w fotelu z jakąś poduszką pod głową. Właśnie był złożyć ofiarę w podwórzu, więc usiedliśmy sobie koło niego, bo tam jakieś krzesła stały naokoło. Kefalos, jak tylko mnie zobaczył, zaraz mnie serdecznie pozdrowił, ale powiada: Sokratesie, nie często się i u nas pokazujesz tutaj na dole, w Pireusie. A trzeba było przecież, bo gdybym ja miał jeszcze dość sił, aby bez trudności chodzić do miasta, to by nie było trzeba, żebyś ty tutaj przychodził. My byśmy bywali u ciebie, a tak, to trzeba, żebyś ty częściej tutaj zachodził. Musisz wiedzieć, że u mnie im bardziej więdną inne przyjemności cielesne, tym bardziej rosną pożądania i rozkosze związane z inteligentną rozmową.
Więc koniecznie to zrób i z tymi młodymi bądź blisko i tu do nas zachodź, jak do przyjaciół, jak do bardzo bliskich. No tak, powiadam, Kefalosie. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi mocno starszymi. Mam wrażenie, że u nich trzeba się dowiadywać tak, jakby oni przed nami pewną drogę przeszli, którą może i nam przechodzić wypadnie. Jaka to też ta droga jest? Przykra i uciążliwa? Czy łatwa i dobrze się nią idzie? Więc i tak chętnie bym się do ciebie dowiadywał, jak ci się to przedstawia, skoro już jesteś w tym punkcie życia. Przytoczony fragment poprzedza przypis, który jednak odnosi się do tego, co właśnie zostało powiedziane, bo takie dziwne rozwiązanie, chyba mające na celu kontrolę czytelnika, przyjął tłumacz Władysław Witwicki. Tenże w przypisie komentarzu powiada tak. Wątpliwe jest spostrzeżenie staruszka dotyczące wzmożenia się jego dyspozycji intelektualnych w związku z zanikiem pożądań i przyjemności cielesnych. Komentator w zdaniu, które wskazuje wyłącznie na korelację, dostrzega mówienie o związku przyczynowo-skutkowym. Tam, gdzie pojawia się prawdopodobnie wyłącznie wskazanie na relację względną, widzi diagnozę intelektualnego samorozwoju. Tymczasem sytuacja może przedstawiać się tak. Powiedzmy, że Kefalos lubi ucztować i prowadzić inteligentne rozmowy. Wystarczy, że ma jakieś niestrawności, starcze, a wówczas przyjemność związana z prowadzeniem rozmów wzrośnie, niezależnie od tego, jak wygląda ich poziom. Niech będzie. Kefalos lubi, gdy przyjazny, dowcipny rozmówca go zaskakuje. Jeśli kiedyś, powiedzmy, był bardzo inteligentny, odczuwał przyjemność związaną z zaskakiwaniem rzadziej niż teraz, gdy stał się mniej rozgarnięty, spostrzegawczy. Tymczasem Władysław Witwicki zaskakuje czytelnika słowami. Nie ma powodu przypuszczać, że Kefalos udaje zgrzybiałego fizycznie. Jego wycofanie się z dyskusji pod pretekstem obowiązków rytualnych mówi o tym, że rozkosze związane z inteligentną rozmową straciły w jego oczach równie wiele uroku, jak i wszystkie inne. W rzeczywistości w tekście wycofanie się przez Kefalosa z dyskusji następuje znacznie później, zostaje poprzedzone kolejnymi obszernymi komentarzami tłumacza. W końcu okazuje się, że nawet według niego ma ono więcej wspólnego z kompozycją utworu, przekazywaniem roli, niż z ucieczką. Przytaczam. Kefalos przyznał więc rację Sokratesowi, a że nie chciałby jej odmówić i Polemarchowi, a że rozstrzygnięcie wymagałoby wysiłku umysłowego, wycofuje się uprzejmie z dyskusji, żeby więcej do niej nie wrócić. Spełnił swoje zadanie. Pokazało się dzięki niemu, że zagadnienie sprawiedliwości jest doniosłe i warto się nim zajmować. Ustalenie granic tego pojęcia jest już rzeczą młodych.
Oczywiście Władysław Wytwicki dalej przedstawia Kefalosa jako starego głupca, który ustępuje miejsca młodym, choć przecież postać umysłowo ograniczona, wycofana z życia, a przez to mało znacząca, średnio nadaje się do podkreślania wagi tego czy innego teoretycznego zagadnienia. Platońskie uzasadnienie znaczenia problemu treści pojęcia sprawiedliwości ze skomentowanego tekstu nie pasuje do światopoglądu Władysława Wytwickiego, bo odwołuje się między innymi do myślenia o pośmiertnej karze za grzechy dawanej przez bogów. Rozdźwięk między Platonem a twórcą przekładu możecie rozpoznać również z pomocą następującego przypisu. Czemu Kefalos ma takie piękne poglądy? Bo to nie jest Dorobkiewicz, powiada Platon. Osoba głupia z pięknymi poglądami, to przyznacie, niezwykły przypadek. Posłuchajcie, co ona ma do powiedzenia. Końcowy fragment rozmowy Sokratesa z Kefalosem o pożytkach płynących z posiadania dużego majątku. Czytam Michał Rodara. A tylko mi jeszcze ten drobiazg powiedz. Jak myślisz, jakie największe dobro wyniosłeś stąd, że posiadasz wielki majątek? Takie, powiada, że może mało kto mi uwierzy, kiedy będę o nim mówił. Bo musisz wiedzieć, Sokratesie, że jak człowieka zaczynają nachodzić myśli o śmierci, wtedy się w serce zaczyna wkradać obawa i troska o rzeczy, o które się człowiek przedtem nie troszczył i nie obawiał. Z jednej strony te bajki, jak się to mówi, o tym, co się dzieje w Hadesie, że ten, co tu ludziom krzywdę robił, musi tam pokutować. Człowiek się dotąd z tych rzeczy śmiał, a teraz one mu duszę zawracają. Czy to aby nieprawda? I człowiek sam, czy to dlatego, że stary i zniedołężniał, czy też dlatego, że jest już bliższy tych rzeczy i jakoś lepiej je widzi. Dość, że go zaczynają podejrzenia napełniać i obawy, więc robi z sobą porachunki i patrzy, czy kogoś w czymś nie ukrzywdził. Do tego, moim zdaniem, posiadanie majątku przydaje się najwięcej. Nie dla każdego człowieka, ale dla przyzwoitego, bo może tam człowiek mimo woli kogoś kiedyś oszukał albo okłamał, albo winien jest Bogu jakieś ofiary, albo człowiekowi pieniądze i potem się boi stąd odejść. Otóż posiadanie majątku w znacznej części na to pomaga. Na wiele innych rzeczy też, ale tak jedno z drugim zestawiając powiedziałbym, Sokratesie, że dla człowieka myślącego bogactwo do tego celu najwięcej się przydaje. Nie wiem jak dla was, ale według mnie Kefalos prezentuje całkiem zdrową postawę. Przejmuje się swoją egzystencją, próbuje ogarnąć całość własnego życia i dobrze przystąpić do jego zakończenia. Jeśli uwzględnicie różnice kulturowe, odmienność czasów, ogólnie mówiąc, podejdziecie życzliwie, to okaże się, że Kefalos wypowiada się w sposób dość rozsądny, formułuje zniuansowane, składne, złożone myśli i choć błądzi, dopuszczając hipotezę, wedle której zbliżanie się do śmierci, starość pozwala widzieć lepiej za światy, to z pewnością nie pasuje do obrazu osoby zgłupiałej ze starości, żyjącej w antycznej Grecji. Tymczasem Władysław Wytwicki pisze między innymi:
Spotykamy tutaj u Kefalosa pojęcie nam raczej obce. On mówi o winie nieświadomej, o wyrządzaniu krzywd, o woli, które też ma czynić ujmę sprawiedliwości człowieka. My dziś wiemy, że do zbrodni potrzeba złego zamiaru i nie jest kłamcą ten, kto kogoś woli w błąd wprowadził, a nie krzywdzicielem ten, kto czyjeś prawo złamał woli. Cytowane słowa Władysława Witwickiego są tylko w niewielkim stopniu słuszne. W rzeczywistości nowoczesne prawodawstwo jak najbardziej przewiduje karanie za wykroczenia, przestępstwa popełnione mimo woli, nieświadomie. O tym, że pojęcia używane przez Kefalosa nie są dla nas aż tak obce, niezrozumiałe, świadczy także następne zdanie tłumacza. Grecy byli nawykli do pojęcia grzechu niezamierzonego, a nawet grzechu, który można odziedziczyć po rodzicach, jak nasz grzech pierworodny. Spójrzcie, Władysław Witwicki właśnie przyznał, że znane nam jest pojęcie dziedzicznego, moralnego skażenia człowieczeństwa. Jednak chwilę wcześniej próbował uznać za raczej obce myślenie mniej radykalne, wedle którego człowiek ponosi winę za krzywdy wyrządzone nieświadomie lub mimowolnie. Nieraz powstaje ono na gruncie subiektywnego, spontanicznego, zwodniczego poczucia psychicznego. Jednak bywa też lepiej osadzone i wówczas wskazuje na istnienie grzechów strukturalnych, albo też próbuje obarczyć człowieka odpowiedzialnością rozumianą szerzej, tak, aby zechciał zmieniać siebie i otaczający go świat. W każdym razie jest ono ciężko strawne dla Władysława Witwickiego. Jak pewnie pamiętacie, w komentarzu do dialogu Państwo Platona uznaje pojęcie grzechu pierworodnego za nasze w porównaniu ze starożytnymi greckimi wyobrażeniami o złu. Jednak i od niego najchętniej by się odciął. Zdradzę wam, dlaczego tak mówię. Otóż Władysław Witwicki przeprowadził specyficzny projekt badawczy. Najpierw sporządził parafrazę prawd chrześcijańskich o upadku Adama i Ewy oraz o dokupieniu. Sprowadził świętą historię do opowieści rozgrywającej się w egzotycznym otoczeniu między zwykłymi ludźmi, a następnie przedstawiał swoją fantazję ludziom wierzącym, ale wykształconym i zadawał pytania, przeprowadzał wywiady, bo interesował go to, jak ludzie wyedukowani mogą wierzyć w biblijny przekaz, w chrześcijańskiego Boga. Na podstawie zebranych materiałów opublikował książkę, dziś już zapomnianą, zatytułowaną Wiara oświeconych. Prawdopodobnie
po raz ostatni mogliście ją kupić w księgarni na początku lat 80. XX wieku. Praca została przedstawiona i skomentowana na łamach miesięcznika Znak przez Władysława Kosteckiego. Recenzent podszedł polemicznie do książki, akcentującej trudności związane z wiarą w grzech pierworodny i odkupienie. Niemniej chwali autora, przedstawia go jako wielkiego humanistę, bezinteresownego rzecznika prawdy, solidnego myśliciela. Komplementy recenzenta Władysława Kosteckiego pod adresem Władysława Witwickiego w świetle omawianych przeze mnie komentarzy do platońskiego dialogu państwu wyglądają na mocno przesadzone. Pozwólcie, że podsumuję dla was, jak to widzę. Można odnieść wrażenie, że tłumacz uwziął się na jednego z bohaterów. Uznał, że Kefalos to głupiec. Dlaczego, spytacie? Bo przeżywał rozterki przedśmiertne, egzystencjalne i nawrócił się na wiarę w olimpijskich bogów. Tymczasem, jak też wam pokazywałem, Platon przedstawia Kefalosa pozytywnie, obdarza postawą i poglądami, które uznaje za piękne, szlachetne. Z góry przyznaję, Platon w dalszych częściach dialogu państwo poddaje krytyce tradycyjne, politeistyczne wierzenia starożytnych Greków, a także poetów tworzących mity, jednak nie roztacza wokół siebie atmosfery małostkowości i ciasnoty duchowej, której nie brakuje wśród dzisiejszych zajadłych wrogów religii. Zapewne bogowie olimpijscy to dla was już tylko bajka. Obojętność względem Zeusa niczym nie różni się od obojętności względem przypadkowego, przydrożnego kamienia. Człowiek przeżywający starość w kontekście panowania antycznej religii to już tylko antropologiczna ciekawostka. Ale spójrzcie, wystarczy literacka symulacja życia, a już pojawia się jakiś podrażniony ateista i to w osobie tłumacza. Szerzej o niezwykłej relacji między Władysławem Witwickim a Platonem pisała profesor historii psychologii Teresa Rzepa. Powiada ona, że tłumacz był mitomanem, narcyzem i manipulatorem. Wykorzystywał zdobytą na studiach wiedzę psychologiczną do kreowania własnego wizerunku. Chciał uchodzić za osobę wszechwiedzącą i nie znosił krytyki na najdrobniejsze uwagi. Reagował jadowicie, napastliwie. Czy wiecie, co się działo, gdy Polskie Radio powierzyło czytanie dialogów Platona w przekładzie Władysława Witwickiego wybitnemu aktorowi polskiego dwudziestolecia międzywojennego Stefanowi Jaraczowi? Artykuł profesor Teresy Rzepy
Czyta Monika Maria Fam. Tłumacz od razu dosłownie wszędzie, gdzie mógł, napadał na cudzą interpretację dialogów. W liście do Kazimierza Twardowskiego pisał: Platońskich dialogów w radio słuchać nie miałem ochoty najmniejszej. Żeby ktoś moje słowa z mojego gardła wyjęte i moją krwią tętniące przy mnie interpretował po swojemu, tego słuchać nie mam żadnej ochoty. Jeszczem nie umarł i umiem sam powiedzieć to, co piszę. Przecież dla mnie litery drukowane moich tekstów są tylko środkiem zastępczym, zamiast żywych moich własnych słów, które mi się w głowie, w piersi, w ustach rodzą, kiedy Platona czytam. Ja się nie nad tym głowię, jak powiedzieć to, com napisał. To zmartwienie musiał mieć aktor. Tylko jak napisać to, co mówię, co bym powiedział całym sobą. Nie przesłyszeliście się najwyraźniej w otoczeniu Władysława Witwickiego. Skutecznie działała autokreacja odwołująca się do autorytetu, doświadczenia romantycznego, twórczego. Zdradzę wam, że wyrażanego również za pomocą języka mistyki opowiadającej o osobistej relacji z Bogiem. Znów oddaję głos Monice Marii Fam, czytającej artykuł profesor Teresy Rzepy. Witwicki nierzadko dawał wyraz niezwykłości swej relacji z wielkim filozofem. Czuł się z Platonem związany tak, jak z realnym przyjacielem, a nawet miewał wyraziste przeżycia fizycznej bliskości i niemal namacalnej więzi z nim. W listach do syna Tadeusza, Kazimierza Twardowskiego i do kilku zaprzyjaźnionych osób opisywał swe empatyczne doświadczenia przenikania i jednoczenia się z Platonem, przeżywane jako utożsamianie się obu osobowości. Witwicki wcale nie metaforycznie ujawniał, że w trakcie tłumaczenia dialogów doznaje takich odczuć, jakby Platon w nim zamieszkiwał, jakby użyczał sobie jego płuc, serca i tętna, mieszając oddechy i krwiobiegi po to, aby on stawał się żywym narzędziem duchowym, łącznikiem, swoistym medium, przez które Platon może znów przemawiać, używając jego ust, oczu i uszu. Witwicki doznawał wówczas stanów czasowego pomieszania i bezpośredniej bliskości Platona. Ogarniało go przeświadczenie, że ten wcale nie umarł, że żyje w nim i dzięki niemu. We wnętrzu zespolonych osobowości autora i tłumacza zaczynał się toczyć swobodny dialog. Platon udzielał Witwickiemu wskazówek, dzięki którym ten trafnie wyrażał spisane onegdaj wypowiedzi Sokratesa oraz jego licznych adwersarzy. Jeśli więc dalej nie wierzycie w mój opis relacji między Platonem, Kefalosem i Władysławem Witwickim w to, że tłumacz, komentator pobłądził, bo Kefalos wedle antycznego autora wcale nie zgłupiał ze starości, a co ważniejsze, tak jak każda inna postać w dialogu, jest tylko maską myśliciela, co najwyżej urobioną na podstawie rzeczywistego pierwowzoru, to wiedzcie, że osobiście konsultowałem się ze starożytnym mędrcem. A mówiąc poważnie, w tym, co usłyszeliście, pewnie nie byłoby niczego nadzwyczaj dziwnego, gdyby nie nasza wiedza o tym, kim byli Władysław Witwicki i jego przyjaciele, w tym Kazimierz Twardowski. Otóż
tworzyli oni środowisko intelektualne zwane Szkołą Lwowsko-Warszawską, markę kojarzoną z postawą racjonalistyczną, naukową, zdystansowaną względem religii i kościołów, a także przeciwną relatywizmowi, subiektywizmowi. Cześć!